Zaczynamy piątą część szkolenia strategii social media, piątą, najobszerniejszą. Rozkręcamy się. W tej części odpowiemy sobie na pytanie, po co my to robimy? Jaką funkcję mają social media, jakie zadanie pełnią, jakie cele możecie realizować. Tak, cele. Tych zadań, które mogą one dla was pełnić, jest aż 10, bo największym fenomenem social media marketingu jest to, że jako marketerzy w social mediach jesteście w stanie odpowiedzieć na niemal każdy brief Waszego. Jakbyście się zastanawiali, gdzie teraz jesteśmy, jesteśmy w statku kosmicznym Alvernia Planet. Serio. Cel pierwszy. SCRM. Jak myślicie, co to za skrót? Social Client Relationship Management. Bo dzisiaj Facebook bardziej może służyć do obsługi klienta niż do sprzedaży. Oto przykład tego, jak działa dobry social CRM, dobra obsługa klienta. Przykład dla branży B2C. I B2B. 18 sierpnia 2015 roku na świat przychodzi mój syn Franek. Jestem szczęśliwy. Po całym dniu w szpitalu wracam jednak do domu. Wybieram aplikację Ubera i wyskakuje mi notyfikacja. Uber może przyjechać z fotelikiem dla dziecka. Wow! Skąd oni wiedzą, że mi się już urodziło dziecko? Niesamowite. Monitorują sieć, bo post, który wrzuciłem, był publiczny. Jeżeli post był publiczny, to mogą go zmonitorować. No jasne, to naturalne. Używałem systemu do monitoringu sieci. Ja jednak zadaję pytanie w tym momencie na forum. Jako wrażliwy marketer normalnie przeżyłem euforię. Wrzucam więc post na Face'a i się pytam, jak oni zautomatyzowali monitoring sieci z notyfikacjami w aplikacji mobilnej? Przecież mają miliony klientów. Pytam się, jak oni to zautomatyzowali? Po czym. Pod postem wchodzi administrator Ubera i w komentarzu pisze, Rachim, my niczego nie zautomatyzowaliśmy. W tych pięknych chwilach chcemy po prostu być jak najbliżej naszych klientów. Czujecie to? Macie ciary? Oni chcą być jak najbliżej swoich klientów. Zakochujesz się więc w nich, więc zawsze będziesz korzystać z ich usług. Zamawiasz Ubera przez aplikację i nieważne, że w rzeczywistości może przyjechać jakiś młodzieniec, który być może nie ma prawa jazdy, przyjedzie z kodą i nie mówi po polsku, a tam czeka pan skórze przy Mercedesie, nie wiesz, czy zapłacisz 200 zł, czy 20 zł, więc obawiasz się tej usługi, bo on nie chce być jak najbliżej swoich klientów, przynajmniej na fejsie. Morał z tego jest taki. Filozofia obsługi klienta w social mediach polega na tym, żeby traktować każdego fana tak poważnie jak klienta, ba, poważnie. Monitorować każdy post, obsługiwać każdego fana, który odwiedza Twój fanpage lub mówi na temat Twojej marki z takim samym pietyzmem jak w rzeczywistym świecie, a może nawet bardziej, dlatego że każdy jego ruch w social mediach jest publiczny, więc bardziej opiniotwórczy. A teraz ten sam przykład obsługi klienta, social sellingu, social client relationship managementu, ale dla B2B. Włączcie sobie przynajmniej alerty Google, które monitorują frazy. Frazy dotyczące Waszej firmy, Waszego imienia i nazwiska, Waszych produktów, Waszej konkurencji. Można włączyć bardziej zaawansowane systemy do monitoringu sieci, takie jak na przykład Brand24 czy SentiOne, aby lepiej monitorować media społecznościowe. Ale przynajmniej Google alerty, które są darmowe i będziecie otrzymywać notyfikacje o tym, że ktoś właśnie szuka Twoich usług albo ktoś ogłosił przetarg na obsługę na przykład danej firmy i może skorzystać z Twoich Usług. Systemy do monitoringu szybko wykryją, że ktoś właśnie wrzucił na przykład post o tym, że szuka specjalisty na przykład od marketingu, kto poprowadzi dla niego szkolenie. W takiej sytuacji natychmiast można wejść i zaproponować współpracę. No chyba, że budowałeś przez lata swoją markę osobistą i zanim ty zdążysz tam odpowiedzieć, tam już trzy inne osoby cię polecą. Wow. Albo cię polecą, albo ty sam aktywnie wyjdziesz ze sprzedażą. W jaki sposób? Normalnie, napisz na Messengerze. Jeżeli cię polecą, no to pewnie oni napiszą do ciebie. I kiedy napiszą do ciebie, a ty przez cały dzień jesteś zajęty, wówczas Twój bot odpowie w czasie rzeczywistym. Cześć, cześć, dziękuję za wiadomość. Spotkajmy się w przyszłym tygodniu, bo w tym jestem zajęty. I bierzmy się więc do pracy. Tak wygląda dobra obsługa klienta w B2B w social mediach. SRTE, co to za skrót? Social Real Time Engagement, czyli kiedy ktoś coś powie o tobie, szybko reaguj w czasie rzeczywistym. Kiedyś na fanpage'e jednego z naszych klientów Business Link PG Narodowy ktoś wszedł i dał jedną gwiazdkę w recenzjach, tłumacząc, że to bardzo spoko miejsce. Co? Jak to spoko miejsce jedna gwiazdka? Komuś się pomyliło, myślał, że jeden oznacza najwyższą ocenę. Poprosiliśmy więc o skorygowanie i szybko zamienił jedną gwiazdkę na pięć. To była reakcja w czasie rzeczywistym. Bez niej zostałaby jedynka. A propos recenzji, reaguj na recenzję. Jeżeli masz pięć, podziękuj. Jeżeli masz jeden, zapytaj, co się stało. Bo najczęściej jedynki dają profile fejkowe z konkurencji, tak przynajmniej było wiele razy w moim przypadku. Pytam się, dlaczego dałeś mi jeden, nie mam cię na liście żadnego szkolenia, na którym byłeś? Trudno bardzo po założeniu profilu fejkowego szybko go zgłosić i zamknąć, dlatego że Facebook nie miał czasu na zweryfikowanie go, bo on dopiero co powstał. Dlatego warto go zgłosić też regularnie kilka razy, parę miesięcy później, a jeszcze najbardziej warto się tym po prostu nie przejmować. To jest normalne. Na swoim fanpage'u FBME łamane Rachim Black, zapraszam do zrecenzowania mnie po tym szkoleniu, mam 4 dziewięć, ponad 245 i kilka jedynek. Jak zobaczyłem te jedynki, byłem przerażony, strasznie to przeżywałem. Zadzwoniłem więc do swojej opiekunki, która pomaga nam w Facebooku, ponieważ jest jako agencja social media jesteśmy ich strategicznym partnerem i mówię: "Kochani, mam jedynki, dały mi to profile fejkowe. Proszę pomóżcie mi, bo to nieuczciwe. A jaką masz ocenę 4.9, na co Facebook odpowiada? Rachim, świetnie. My jako Facebook mamy 3.9 i jakoś tego nie moderujemy. Spokojnie, daj na luz. Kochani, naprawdę nie przejmujcie się tym. Im większą jesteście marką, tym słabszą macie ocenę. Dla przykładu Zara, Amanci Ortega, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Chciałbym być na jego miejscu. Jego Zara ma 2,9. To jest normalne, że im szerzej działacie, tym bardziej się narażacie. Po prostu przyzwyczajcie się do tego i nie zawsze się przejmujcie. Reagujcie wtedy, kiedy to ma sens. A teraz kilka przykładów. Jeden z naszych klientów, BNP Paribas Security Services Polska, poszukuje na stanowisko junior client, przepraszam, tutaj muszę ściągnąć, Junior Specialist in Client Onboarding and Connectivity Team. Nie zapamiętałbym tego. Bardzo długie stanowisko, zgadnijcie, jaki był komentarz. Nie wytłumaczyłbym własnej matce, na jakim stanowisku będę pracował. Hahaha. Ha, ha. Morał z tego taki. Odpowiadaj zawsze na wszystkie komentarze, nawet jak nie są przychylne. Najważniejsze bowiem jest to, żeby kochać swoją pracę. To są takie kompetencje miękkie dotyczące relacji międzyludzkich w social mediach. Warto je poćwiczyć. Hate. Odpowiadaj na wszystkie komentarze i kiedy widzisz, że jakaś rozmowa idzie w nie tą stronę, co trzeba, i możesz powołać się na jakąś na przykład klauzulę poufności w trosce o ochronę danych osobowych klienta, skieruj wówczas rozmowę na PRIP. Dzięki temu nie będziecie się tłuc publicznie, tylko zrobicie to między sobą na messengerze. Zwiększaj zasięgi swoich postów, tagując fanpage y i osoby. Dzięki temu jest większa szansa, że oni wejdą z Tobą w interakcję. a ty s nimi.